W tamtych czasach nie miałem kontaktu z opozycją, ani też nie miałem kontaktu z pismami podziemnymi czy z książkami. Pierwszy taki kontakt miałem, jak już pracowałem w fabryce samochodów małolitrażowych. Mój przyjaciel i jednocześnie kierownik, Krzysztof Wielicki, ten znany himalaista, przywiózł z Wrocławia kilka książek z kultury paryskiej, opisujący Katyń, gułagi radzieckie. I dla mnie to było, przeczytałem wszystkie i dla mnie to było wielkim wstrząsem, zwłaszcza książka o Katyniu była wielkim wstrząsem. I do dzisiaj pamiętam porównanie użyte w tej książce, że jeżeli Niemcy w czasie wojny rozstrzelali kilkudziesięciu alianckich lotników, brytyjskich lotników, i Anglicy wyszukali wszystkich odpowiedzialnych za to rozstrzelanie i wszyscy Niemcy zostali skazani na karę śmierci. A my nie możemy nawet, nie mogłem zrozumieć, że my, którzy straciliśmy, Polacy stracili kilkadziesiąt tysięcy jeńców polskich, nie możemy nawet wiedzieć, co się stało, nie mamy nawet dostępu do prawdy, to już nie mówiąc o procesach. Także było to tak niesprawiedliwe dla mnie, tak wstrząsające, że wtedy nastąpił przełom we mnie. Te książki spowodowały, że zacząłem myśleć, ale nie miałem żadnego pomysłu, co zrobić z tym. Czyli była zmiana świadomości, natomiast nie pociągało to żadnego działania, bo nie wiedziałem jak i nie wiedziałem, co robić. Dopiero sierpień, a już nawet właściwie lipiec, gdzie 80 roku, gdzie strajki wybuchały w Polsce i wtedy już słuchałem, czy to Radia Wolna Europa, czy BBC, czy Głos Ameryki, to już zaczął podnosić atmosferę nie tylko w naszym zakładzie, ale w mieście, także to, w mieście, w którym mieszkałem, w Tychach. I to zaczęło jakby budować takie przekonanie, że coś nie tylko można, ale coś trzeba zrobić.